Robert Cybulski, Samuel Siał, Andrzej Nieciporów, Michał Sobolewski, Przemysław Szydłowski, Mikołaj Szymanowski, Anastazja Chomicz, Oliwia Niedźwiecka, Joanna Prydworny, Karolina Szubek, Uliana Wolskaja, Wei Shu. Trenerem drużyny jest Jerzy Dołga. Na terenie firmy Malow podsumowanie sezonu 23-24 łącznie ze zdobytym tytułem 20. jubileuszowym drużynowego mistrza Polski, a także prezentacja ekipy SKB Litpol Malow Suwałki na sezon 24-25. No i zakończyliśmy to meczem pierwszej rundy Ekstraligi Badmintona pomiędzy Unią Bieruń a SKB Litpol Malow Suwałki. Wczoraj był bardzo wysoki poziom, mecze były bardzo zacięte, często trzysetowe. Końcówki w trzecich setach decydowały o wyniku spotkania. My przegraliśmy tylko jedną taką końcówkę w trzecim secie, kiedy Mikołaj Szymanowski przegrał w końcówce z bardzo dobrym Duńczykiem, który gra w ekipie Unii Bieruń. Natomiast pozostałe pojedynki rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść, zwyciężając Unię w stosunku 6-1. No, Unia Bieruń jest miastem badmintonowym, tam postawiono na badminton, oni od dłuższego już czasu kwalifikują się bardzo często do czwórki najlepszych drużyn Ekstraligi, która rozgrywa ze sobą półfinały i mecz o trzecie miejsce oraz finały. Chcą tam stworzyć zespół na miarę medalu w końcu drużynowych mistrzostw Polski, nawet niekoniecznie tytułu, ale chociażby medalu. Rzeczywiście z każdym rokiem ten zespół Bierunia jest coraz lepszy. No, w tym roku sam jestem zaskoczony zakupami ich, ponieważ mają bardzo dobrego Duńczyka, także bardzo dobrego Szweda, dwie zawodniczki z Bułgarii, jedną nadzieję bułgarskiego badmintona, drugą zawodniczkę, która grała przeciwko nam, oraz zawodnika także z Bułgarii, Rusewa. Skład ten uzupełniany tak bardzo dobrymi zawodnikami jak Melaniuk, chociażby Stockfish, jak Kinga Stockfish, jak jeszcze kilku innych zawodników, którzy także trenują w kadrze narodowej, stanowi o tym, że ten zespół jest naprawdę zespołem na bardzo wysokim poziomie i nie mówili nawet, że jadą do Suwałk wygrać w końcu z nami, czego nie udało im się na przestrzeni już wielu lat. No, jeszcze nie udało się im tego zrobić. My z kolei łatwo pola nie oddamy.